Gdzie najlepiej spędzać wakacje? Wiadomo, na świeżym powietrzu. A gdzie najlepiej oglądać filmy? W Gliwicach, w wakacje, też na świeżym powietrzu. Kino plenerowe gości w różnych częściach naszego miasta. Bardzo fajna rzecz. Człowiek się wyrwie od codzienności, jest całkiem coś innego niż na co dzień. Chciało ostatnio na Placu Grunwaldzkim jak wydresować smoka i to było bardzo fajne. Lepiej tutaj na dworze, tak. Bardzo fajne, ludzie się mogą jakoś społecznić. To jest mega fajne, że to jest jeszcze darmowe. I naprawdę, ten roku było bardzo dużo osób i no, świetny pomysł, naprawdę. Kino plenerowe to już gliwicka wakacyjna tradycja. W niedzielę 12 lipca seans odbył się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sośnicy. Będziemy tutaj oglądać kino. Moja mama z okna ogląda. Mieszkamy sobie tutaj obok, tu w wieżowcu. Widzieliśmy, przeczytaliśmy w gazecie, że właśnie takie kino jest organizowane tutaj na boisku. No i postanowiliśmy sobie wpaść, miło spędzić wieczór. Byliśmy dwa razy. Jak ci się podobało? Były fajnie. Dlaczego? Bo tam można sobie pooglądać na świeżym powietrzu, nie trzeba w zamknięciu i można się nawdychać świeżego powietrza. Człowiek by nie pojechał do centrum miasta, jak przyjechało tutaj, to bardzo chętnie. Specjalnie my wracaliśmy z Mikołowa, z Placu Zabaw, żeby zdążyć na dobranockę. W każdą niedzielę w plenerowym kinie można znaleźć propozycje dla całej rodziny. O 18:00 film dla najmłodszych, a o 20:00 dla nieco starszych. Zofia głównie biegała po tacie, ale jej się podobało. Podobało ci się, Zosia? My oglądaliśmy dobranockę i teraz czekamy na film. Repertuar dobrze dobrany, bo tak jak mówię, rodzinnie można przyjechać. Najpierw obejrzeć bajkę, później film. Seanse kina plenerowego są finansowane przez miasto Gliwice, dlatego nie musimy na nie zabierać biletów. Wystarczy dobry humor. Co trzeba ze sobą zabrać? Dobry humor i dzieci. Lepiej z rodziną i z przyjaciółmi. Picie, mamy słodycze i mamy poduchę, bo miękko. Koc, wodę i dobry nastrój. Czapkę i okulary, na pewno, przeciwsłoneczne, na pewno. W wakacje to nie tylko my chodzimy do kina, ale też kino przyjeżdża do nas. W niedzielę 19 lipca plenerowe kino zagości na Placu Grunwaldzkim, a tydzień później 26 lipca w Łabędach. Jest jeszcze fajna opcja w kinie. Wiele to czasami nasze ulubione bajki. Pozwala wyjść ludziom z domu. Ludzie mogą posiedzieć na świeżym powietrzu, pooddychać trochę. No przy okazji film dobry obejrzeć. Jak nam się udaje, to jesteśmy co weekend. Pokazy otwartego dla wszystkich kina plenerowego odbywają się do końca wakacji, a miejsce kolejnych projekcji możecie znaleźć na miejskiej stronie internetowej. Kino jest fajne! Bo w kino mogą lecieć różne rzeczy.